dzisiaj jesteśmy PGK, tak? U pana Dariusza Przybysza. Udało się nam dostać i namówić na rozmowę, tak? Dzień dobry Państwu. Oczywiście częścią mojego obowiązku są kontakty ze społecznością lokalną i zawsze media są mile widziane. No, bardzo nam miło. Panie Dariuszu, takie pytanie na początek, bo ja powiem szczerze, też nigdy nie miałem okazji, albo inaczej nie miałem potrzeby interesować się, co Pan tutaj, za przeproszeniem, z czym działa, z czym się bije i o co walczy. I dzisiaj przed programem sobie troszeczkę poczytałem i zwróciłem uwagę, że dużo tych kompetencji w Pana zakresie działania. I tak, żeby może pokrótce przybliżyć to, co nasza spółka PGK jest spółką wielobranżową. Poza komunikacją miejską, która stanowi około połowę zakresu naszej działalności, prowadzimy również odbiór odpadów z terenu całego miasta, ale także z sąsiadującej gminy. Prowadzimy targowisko miejskie, cmentarz, no i kilka takich drobnych jakby usług tutaj na rzecz miasta, ale trzonem naszej działalności jest komunikacja miejska i odbiór odpadów komunalny. Czyli właściwie zakres i spektrum działania jest dosyć szeroki. Jest dość szeroki. Uważam, że no wpływ, udział naszej spółki w funkcjonowaniu miasta jest spory, może nie zawsze jakby tutaj doceniony, właśnie ze względu na ten szeroki zakres naszego funkcjonowania. Myślę, że no każdy mieszkaniec naszego miasta spotyka się w jakiś sposób z naszą spółką. Odbieramy z całego miasta odpady komunalne, ale też wszyscy korzystają z targowiska, z cmentarza komunalnego. Także no, jesteśmy obecni praktycznie w życiu każdego mieszkańca naszego miasta. My w związku z programem, jaki on ma charakter, motoryzacyjny, to tak żeśmy się nastawili na pytania dotyczące właśnie może takiej w tej chwili kwestii, inaczej, która dużo uwagi przykuwa mieszkańcom, czy nawet mnie, czy ludziom, którzy są blisko motoryzacji. Chodzi o elektryki, tak? Czyli ten właśnie pomysł czy inicjatywa, ta, którą w tej chwili rozumiem, jest realizowana, jeśli chodzi o zakup, tak? Kilka miesięcy temu, to chyba w grudniu, prezydent miasta upublicznił taką informację właśnie, że zostaną wprowadzone do komunikacji miejskiej autobusy elektryczne. Wynika to z tego, że w grudniu został złożony wniosek o dofinansowanie takiego projektu z programu operacyjnego dla Polski Wschodniej. I ten program, ten nasz złożony wniosek przewiduje zakup 10 autobusów elektrycznych, budowę garaży dla tych autobusów, tak żeby one szczególnie w zimie mogły parkować w korzystniejszych jakby tutaj warunkach, budowę farmy fotowoltaicznej do ładowania tych autobusów, która jest połączona ze stacją trafo, z magazynem energii, a poza tym, ponieważ no, zgodnie z generalnie zasadami funkcjonowania tych projektów unijnych, ten projekt musi być kompleksowy, w związku z tym on też przewiduje zakup wiat autobusowych, elementów informacji pasażerskiej, ale także budowy ścieżek rowerowych. Także jest to dość szeroki projekt. Jest to część jakby tych działań, które zostały przewidziane na najbliższe lata, jeśli chodzi o komunikację miejską, dlatego że no, nasza spółka też wystąpiła o dofinansowanie zakupu autobusów, 3 autobusów elektrycznych ze środków w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ale są też środki unijne dla naszego województwa, gdzie też mamy, miasto Suwałki ma zarezerwowaną pewną kwotę na inwestycje w mobilność miejską, między innymi też tam przewidziane są 2 autobusy elektryczne. Ja może w związku z tym, że tutaj no pytanie dotyczy jakby tych elektryków, chciałbym powiedzieć, że proces decyzyjny w tym zakresie no jest dość specyficzny, dlatego że jest on uwarunkowany zapisami programów, które rozdysponowują środki zewnętrzne, głównie unijne, oraz zapisami ustawy o elektromobilności. I tutaj środki zewnętrzne są praktycznie jedynie na pojazdy elektryczne i wodorowe, a ustawa o elektromobilności zobowiązuje podmioty, które świadczą usługi użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej, do posiadania konkretnej części tych pojazdów w formie pojazdów zeroemisyjnych, czyli
elektrycznej i wodorowej. Tutaj no, względy, jakby wiesz, kalkulacje, rachunek ekonomiczny oczywiście jest brany pod uwagę, ale to jest no, jedynie z elementów tego procesu decyzyjnego. Natomiast no, tutaj podstawową rolę odgrywa właśnie, odgrywają zapisy programów operacyjnych i ustaw, które no, zobowiązują nas do pójścia w kierunku transportu zeroemisyjnego. Czyli ja już wiem, pan mi wcześniej przed programem powiedział, czyli może na odbiorców tej audycji, czyli jakby decyzja o inaczej, o ilości, proporcji zakupu tego typu sprzętu, ona jakby zapadła poza naszym miastem, na szczeblach dużo, dużo wyższy. Tak. Z jednej strony jest ustawa o elektromobilności, która też no, implementuje tutaj przepisy unijne, zobowiązuje zarówno samorządy, jak i, czy w naszym przypadku wiesz, miasto, jak i podmioty, które świadczą usługi na rzecz miasta, do posiadania konkretnej części taboru, która jest zeroemisyjna. I mimo istnienia pewnych furtek, to jest to taka tak zwana analiza kosztów i korzyści, która pozwala jakby odsunąć troszeczkę w czasie to adaptację do tych nowych przepisów, to no, jesteśmy zobowiązani osiągnąć tą zeroemisyjność i musimy inwestować w transport albo wodorowy, albo elektryczny, a z drugiej strony programy, które rozdysponowują środki głównie unijne, zmuszają do realizacji tej ustawy o elektromobilności, czyli środki unijne są jedynie na pojazdy elektryczne lub wodorowe. Nie można z nich zakupić pojazdów dieslowskich, a trzeba wziąć też pod uwagę, że zakup taboru z projektów unijnych to nie tylko możliwość taniego zakupu pojazdów, ale to także jest realizacja kompleksowych projektów, czyli jeżeli kupujemy autobusy, to jest wtedy możliwość zakupu również wiatr przystankowych, elementów informacji pasażerskiej, budowy ścieżek rowerowych, zakupu roweru miejskiego, czyli możemy tutaj realizować dużo szersze inwestycje dzięki temu, że kupujemy tabor. Bez zakupu tego taboru nie byłby możliwy w ogóle taki projekt unijny. Czyli trochę to zburzyło mój światopogląd, panie Dariuszu, ale jeszcze jest takie pytanie, które mi tutaj się nasuwa. Inaczej nas pomoże, żeby to lepiej brzmiało. Chodzi o to, że ta część partycypacji w kosztach, to żeby tak powiedzieć naszym słuchaczom, czyli to jest ile do ilu? Czyli spółka wykłada ile? Przede wszystkim nie tyle spółka, a miasto, dlatego że to miasto jest tutaj beneficjentem tych środków. Miasto płaci 15%. Czyli nawet jeżeli ten autobus kosztuje w naszym przypadku 2,5 miliona, autobus elektryczny, i te 15% od tych 2,5 miliona to jest powiedzmy tam 300 kilkadziesiąt jakby tysięcy, nowy autobus dieslowski to powiedzmy około miliona, czyli gdzieś tam powiedzmy nie wiem, 3 razy więcej. To jest jeden element tego rachunku, ale druga kwestia to jest to, co przed chwilą wspomniałem, że przy okazji zakupu za te 15% autobusu elektrycznego możemy również za te 15% kupić czy nabyć szereg innych rzeczy, tak jak budujemy ścieżki rowerowe, wyposażamy przystanki, szereg rzeczy, które się kwalifikują, całą infrastrukturę jakby ładującą, czyli możemy pozyskać również inne rzeczy też za ten udział 15%. Czyli jakby nie patrząc na tę całą sytuację. Ekonomicznie na pewno się opłaca realizować środki unijne, dostosowując się do zapisów tych programów, które dysponują te środki, niż za własne pieniądze kupować, wyposażać, budować ścieżki rowerowe i tak dalej. Czyli tak, w mojej ocenie, jakby to się nie skończyło, tak jeśli chodzi o ich potrzebę, inaczej, może inaczej, ich praktyczne zastosowanie, to i tak cała infrastruktura nam zostanie. Oczywiście, infrastruktura już jakby tutaj powstanie, to jest infrastruktura, która stanowi majątek miasta i ona jest użyczana naszej spółce do realizacji usługi na rzecz tutaj wiesz miasta. Na pewno jest to, patrząc od strony nie tylko nakładów inwestycyjnych, ale również późniejszej eksploatacji, jest to no, działanie dużo korzystniejsze niż podejmowanie własnej decyzji i kupowanie za własne jakby środki, a
tabor i generalnie infrastruktura komunikacji miejskiej to są duże nakłady inwestycyjne. Na pewno bardziej się opłaca skorzystać ze środków zewnętrznych, dostosowując się do wymogów programów, które rozdysponowują te środki, pamiętając poza tym, że istnieje jeszcze ustawa o elektromobilności, która i tak zmusza nas do tego, żeby posiadać część taboru zeroemisyjnego. A jeśli chodzi o realizację tego programu, to jest określony czas jego rozpoczęcia i trwania, czy on jest otwarty po prostu do... Wszyscy mamy świadomość, że generalnie rzecz biorąc wprowadzanie tych środków unijnych z obecnej perspektywy finansowej jest bardzo opóźnione. W związku z tym, no, czy to jest KPO, czy to są fundusze strukturalne, ten okres wydatkowania tych środków jest w tym przypadku dużo krótszy. I myślę, że no, wszystkie samorządy będą miały ten pewien stres, takie wiesz, no, ograniczenia jakby tutaj czasowe, zwłaszcza, że no, producenci, wykonawcy, firmy inwestycyjne, no, też mają ograniczony potencjał i przetrawienie jakby tak dużej środków unijnych w tak krótkim czasie będzie na pewno tutaj bardzo utrudnione. My, no, mogę powiedzieć, że no, próbujemy wychodzić tutaj naprzód i mimo, że tak jak tutaj wcześniej mówiłem, miasto aplikowało środki unijne w grudniu, na razie jeszcze nie ma rozstrzygnięcia, ale wiesz, uzyskaliśmy taką informację, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będą decyzje co do przyznania tych środków i tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zostaną podpisane umowy i będzie ta pewność, że można te środki wydatkować. Natomiast my tutaj, biorąc pod uwagę ten krótki okres realizacji tych projektów, tak naprawdę zrobiliśmy już przetarg, to znaczy mówimy tu cały czas o mieście Suwałki, nie o spółce PGK. Miasto przeprowadziło przetarg na zakup autobusów w ramach tego pierwszego projektu i wpłynęły oferty. Wiadomo, jaka oferta jest jakby tutaj najkorzystniejsza, natomiast nie dokonało się formalne rozstrzygnięcie tego przetargu. Z tym rozstrzygnięciem miasto tutaj czeka na formalne poinformowanie nas, że te środki zostały nam przyznane. Natomiast no, mamy już zaoszczędzone w związku z tym te 2-3 miesiące, które musielibyśmy poświęcić na przeprowadzenie przetargu, wyłonienie wykonawców tych autobusów. Ja tu mogę powiedzieć, że zgodnie z tym projektem my przewidujemy, że zarówno autobusy, jak i infrastruktura towarzysząca, czyli garaże, farma fotowoltaiczna, cała infrastruktura ładowania pojazdów, ale także ścieżki rowerowe, ta infrastruktura przystankowa powinna być gotowa w październiku przyszłego roku. Takie są założenia w projekcie. Nie wiem, czy biorąc pod uwagę no, te opóźnienia jednak w procedowaniu tego projektu, czy one będą spowodują jakieś negocjacje przedłużające okres realizacji, ale no, takie są na dzień dzisiejszy założenia. To chyba dość szybko, w mojej ocenie też, tak? To będzie widoczne w mieście, te przystanki, te inne rzeczy dla obywateli. Oczywiście, że to będzie widoczne. Myślę, że no, z punktu naszego przedsiębiorstwa to będzie praktycznie skok cywilizacyjny, bo my na swojej bazie no, wybudujemy garaże dla tych elektryków, pobudujemy farmę fotowoltaiczną. U nas będzie to zasadnicza różnica, ale będzie ona też widoczna oczywiście na mieście, bo poza tym, że będą jeździły inne autobusy, to oczywiście będą zatoczki przystankowe, będą nowe wiaty, to będą też zielone już wiaty, wyposażone w jakieś elementy OZE. Przepraszam, będzie budowana duża ścieżka rowerowa. To będą elementy, które będą no, widoczne dla każdego mieszkańca miasta. A to wracając jeszcze do właśnie tej farmy. Ta farma będzie dużej mocy? Przewidujemy 0,7 MW. To będą panele, które będą zlokalizowane zarówno na tym garażu, o którym mówiłem, że będą te autobusy elektryczne będą garażowane. Oprócz tego będzie też farma na gruncie, tutaj na terenie sąsiadującym z naszym przedsiębiorstwem, który jest własnością miasta Suwałki. A ten magazyn energii jeszcze? To też jest duży magazyn, między 2 a 2,5 MWh. To jest duży magazyn. Mogę powiedzieć, że no, to są drogie inwestycje, bo taki magazyn praktycznie jest no, 2,5-3-krotnie droższy niż farma fotowoltaiczna.
to bardzo drogie inwestycje, ale możliwe jedynie biorąc pod uwagę, że będzie to finansowane ze środków zewnętrznych, a nie ze środków miasta. A tak na chłopski rozum przekładając, czyli taka farma, załóżmy przez cały dzień, zmagazynuje energię na przykład dla tych wszystkich obiektów do ładowania? No moc tej farmy, moc magazynu energii no jest skalkulowana, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie tych elektryków na energię i tutaj no uważamy, że przy jakimś takim wiesz, no, przeciętnym okresie, przeciętnej pogodzie, w okresie między wiosną a jesienią praktycznie powinniśmy być samowystarczalni, jeżeli chodzi o ładowanie tych autobusów. Nie zawsze może będzie to możliwe, bo być może będzie, nie wiem, tydzień czy dwa, że cały czas będzie padało, ale co do zasady to mniej więcej tak będzie wyglądało. Natomiast no, będzie oczywiście w naszych warunkach klimatycznych no, szereg miesięcy, kiedy no, nie ma właściwych warunków pogodowych do tego, żeby uzyskać wystarczająco energii z OZE i wtedy no, będziemy musieli tę energię kupić. Zakłada Pan, że to w jakiś sposób obniży koszty, czy utrzyma na tym samym poziomie, czy nie spowoduje podwyżki? Myślę, że generalnie rzecz biorąc no, eksploatacja, jeśli chodzi o samo paliwo, będzie tańsza ze względu na to, że dużą część roku no, powinniśmy być praktycznie samowystarczalni, czyli powinniśmy nie kupować paliwa. Natomiast głowy nikt tutaj wyż nie da, dlatego że nikt też nie ma pewności co do tego, ile będzie energia elektryczna kosztowała za rok, dwa czy trzy. I wtedy wiesz, być może ten rachunek będzie, jaka będzie relacja wtedy ceny kilowatogodziny, a ceny jednego litra diesla. Trudno tutaj wiesz, jakby wyrokować. No ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że no jednak większość tego roku będziemy produkowali własny napęd, no myślę, że no powinno być taniej. A jakby w odniesieniu do mieszkańców, do biorących udział w tym transporcie? Rozumiem, że pyta Pan, czy to wpłynie w jakiś sposób na ceny biletów. No myślę, że nie. Nie ma takiej komunikacji miejskiej na świecie, która byłaby samofinansująca się. Wszędzie samorządy dopłacają. Możemy tutaj jedynie powiedzieć, czy miasto będzie więcej, czy mniej dopłacało jakby do komunikacji miejskiej. Także nie sądzę, żeby bilety były tańsze. Natomiast no, może to mieć jakby wpływ na to, czy one będą drożały w przyszłości, czy nie będą drożały. No a teraz techniczne pytanie, serwis? W przetargu, który miasto przeprowadziło, tak jak mówiłem, nie jest on rozstrzygnięty, ale zostały złożone tam oferty, te autobusy mają 6,5 roku gwarancji całopojazdowej. Na baterie 10 lat, na powłoki lakiernicze również 10 lat, 12 lat na szkielet. Myślę, że jest to dość długi okres. Mogę powiedzieć, że nasza spółka uzyska w ramach tego kontraktu autoryzację serwisu, natomiast ta autoryzacja serwisu nie obejmuje napędu, czyli generalnie rzecz biorąc baterie, silnik to są te elementy pojazdów, które będą serwisowane przez producenta w ramach tego okresu gwarancji. To jest długi okres gwarancji, dlatego że no w poprzednich zakupach autobusów z reguły ta gwarancja wynosiła około 3 lat, także tu jest ona ponad dwukrotnie dłuższa. Jest to długi okres, który oczywiście też istotnie wpływa na późniejsze koszty eksploatacji tych pojazdów, jeżeli przez 6,5 roku na pewno będziemy finansowali jedynie takie materiały, które w normalnym użytkowaniu się zużywają. Czyli ja rozumiem, że przez ten okres 6 tak, lat, kiedy będzie ta gwarancja, będzie możliwość tak wyszkolenia sobie pracowników, czy przygotowanie ich do przyjęcia tej roli? Będziemy mieli autoryzację serwisu, także poza bateriami, układem napędowym będziemy sami naprawiali te autobusy, natomiast producent będzie nam finansował jakby to naprawiać, czyli wiesz, części zamienne plus umowa przewiduje konkretną stawkę roboczogodziny za pracę przy naprawie. Ja może wybiegam dużo do przodu, ale jak już ta gwarancja zakończy się, tak? I wtedy ja rozumiem, że co, przejmujecie też i nadzór nad ogniwami.
To jest kwestia tego, czy będziemy jakby w stanie. Trudno tutaj powiedzieć, 6,5 roku to jest długi dość okres, zwłaszcza, że mamy jeszcze też ponad rok do momentu, kiedy zacznie obowiązywać ta gwarancja. I trudno tutaj jest wyrokować, jak to będzie wyglądało, czy będziemy mieli odpowiednich pracowników. Zawsze jest możliwość podpisania umowy z producentem, już wtedy po prostu będziemy musieli za te naprawy zapłacić. Albo będziemy musieli zrobić je sami, ewentualnie wiesz, producent je wykona, ale odpłatą. Rozumiem, teraz mi się przypomniało, aczkolwiek ja nie miałem okazji, bo cały dzień spędzę w pracy i nie widziałem, ale mówiono mi, że takie był jakiś test miesięczny, tak? Takich autobusów. Mieliśmy kilka autobusów, które w ciągu ostatnich kilku lat były testowane, przecież jeszcze przed zakupem też gazowców. Mieliśmy chyba dwa autobusy, które tutaj wiesz, przez jakiś czas jeździły po terenie miasta. No, jeśli chodzi o doświadczenia z tych testów, no, są oczywiście pozytywne, bo w takim krótkim okresie nowy autobus z reguły no, nie powinien stwarzać jakichś problemów. Natomiast jeśli chodzi z punktu widzenia kierowcy, jest on bardzo dogodny jakby do prowadzenia. Natomiast no, wszystko ma swoje plusy i minusy i na pewno też ta technologia elektryczna ma swoje jakby tutaj wady. Wiesz, w mediach najbardziej są podnoszone dwie kwestie. Raz jakby no, samo zapłonów jakichś tych pojazdów, a druga kwestia to ich zasięgu. No ja myślę, że tak, że w przypadku naszego miasta z tym zasięgiem nie powinno być problemów. Te pojazdy, które zamówiliśmy, one mają w miarę duże baterie w relacji do przebiegu, dziennego przebiegu na terenie naszego miasta. Poza tym należy pamiętać, na pewno w okresie jakby pozazimowym w ogóle nie ma jakby tutaj wyższej dyskusji, natomiast no, wszędzie podnoszone są kwestie, co będzie jakby zimą. Teraz gdzieś w Trójmieście chyba wiesz się autobusy, to chyba Mana w tym zakresie no, nie do końca sprawdzały. No ja tutaj chcę podkreślić, że raz, że te relacje tych wielkości tych baterii do tych kilometrów u nas jest dość, wydaje się, już bezpieczna, ale druga jest też kwestia, że w naszym mieście jest niewiele kursów w okresie międzyszczytowym. Dlatego też mamy część autobusów, które jeżdżą w godzinach szczytu porannego, później mają kilkugodzinną przerwę i później znowu ponownie zaczynają pracę w szczycie południowym i jeżdżą do wieczora. W związku z tym, gdyby nawet przyszła bardzo ostra zima i okazało się, że no nie do końca jakby te baterie się już tutaj sprawdzają, to zawsze mamy taką możliwość, żeby autobusy elektryczne obsługiwały takie kursówki, które mają kilkugodzinną przerwę w ciągu dnia i one w tym czasie będą mogły się doładować. Także nie widzimy tutaj takiego zagrożenia. Natomiast jeśli chodzi o te medialne informacje o samozapłonach, no to wydaje mi się, że tak byliśmy tutaj już na jakichś takich szkoleniach, że generalnie rzecz biorąc, no jest to taka przez media trochę wyolbrzymiana kwestia, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość pojazdów normalnych spalinowych, które funkcjonuje, ile tych pojazdów no, ulega samozniszczeniu, to generalnie te relacje nie są jakoś na korzyść elektryków, po prostu te przypadki elektryków są bardzo nagłaśniane. I dlatego wiesz, no, funkcjonuje to w jakiejś świadomości takiej społecznej, że jest to jakiś problem. Natomiast no, wydaje się z opinii ekspertów, że to nie jest rzeczywisty problem. A z drugiej strony no, pojazdy są raz ubezpieczone, dwa przewidujemy ich parkowanie w garażach, które też są jakby tutaj dostosowane do, że w przypadku jest to konstrukcja jednak o odpowiednich parametrach przeciwpożarowych, tak żeby no, w przypadku gdyby takiego zajścia no, jakoś tą sytuację ogarnąć. I teraz się nasunęło takie pytanie, jakby wcześniej o tym nie myślałem, a nasze jednostki straży pożarnej, tak, miejskie, one lokalne, jakby jakąś opinię miały na ten temat w razie, by coś się wydarzyło, nie daj Boże? Rozmawiałem jakiś czas temu z prezesem przedsiębiorstwa Włączy, które eksploatuje już od jakiegoś czasu autobusy elektryczne. I tak no, z wiedzy pana prezesa, który no, troszeczkę musiał się dokształcić w tym zakresie, ale też no,
kontaktował się z tamtejszą strażą pożarną. Generalnie rzecz biorąc, nie ma sposobów na ugaszenie pojazdu elektrycznego. To trzeba byłoby kontener, który by się nałożyło na pojazd i odcięło go od powietrza. Wiadomo, że wiesz, żeby ogień wymaga tlenu, kurde, wiesz, nie ma dopływu powietrza, wtedy wiesz, ewentualnie może ten ogień ulega zagaszeniu. Natomiast w przypadku tak dużych pojazdów jak autobusy, no nie ma takiego kontenera, nie ma takiej technologii. Krótko mówiąc, no tutaj nastawienie jest takie, że po prostu jeżeli się coś miałoby zapalić, to się musi spalić. Musi się spalić. Także tak podobnie. Natomiast tak, jeszcze chciałbym raz podkreślić, że według ekspertów, w opinii ekspertów jest to temat wyolbrzymiony. Te nieliczne przypadki, które wiesz, jakby miały miejsce, są po prostu bardzo nagłaśniane i to nie jest jakby skala większa niż w przypadku normalnych pojazdów spalinowych.